Dzień dobry, wita się z wami Batman. Tak, tak. Batman niewyspany, gdyż jest dopiero 8 rano. A tu już wiercą, pierdzą i tak dalej. Więc właśnie to mnie obudziło. Więc tyle spania. No pospałbym, nie powiem, bo późno poszedłem spać. No ale kurna no. Nie da się w tych dźwiękach. Więc trzeba będzie wstać. Zrobić kawę. Zjeść ciastko na pocieszenie. Wziąć się za robotę. I tyle. Tak, mój cały man z jednej strony słuchawki. Sexy flexy, no. Dobra. Zwijam pupę z łóżka. Ogarniał, teraz się wziął za drugą kawkę zaparzony. Do tego będzie dojadanie. Tak, będzie pączek. Trzeba je zjeść i już zapomnieć, że był tłusty czwartek. Albo mamy sobotę. No, a tak to powiem wam, że dzisiaj wpada kuzynka do mnie. Będziemy coś tam modzić razem na obiad. Prawdopodobnie się trochę poświętujemy, bo jest co świętować. Znaczy mam nadzieję, że się uda świętować. Więc jeszcze nic pewnego. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to szampana by się otworzyło, bo jest co świętować. No, a tak to poza tym w telewizji leci Niania, słoneczko piękne świeci, zresztą chyba widać. Nawet daje takim połyskiem po oczach trochę. No, a tak to co? Oprócz Niani chwilę poglądałem wiadomości. No, co mogę powiedzieć? Nie za dobrze to wygląda. Jest nawet, bym powiedział, przykro. Jedyne, co mnie bulwersuje w tym wszystkim, to brak jakiegoś już jakby może myślenia nad działaniem, a stanie w Warszawie pod ambasadą i robienie cyrków, to nie jest pomoc. Ja bym chciał zobaczyć, żeby te osoby tak wsiadły w autobus, czy tam w cokolwiek i pojechały do Rosji. I tam strajkowały. Chyba bym pojechał za nimi, żeby to wszystko nagrywać. Tak z ciekawości. Takie robienie popeliny. Cyrków na ulicy. To nic dobrego nie nosi. To jest tylko kolejna próba wypromowania się może, czy nie wiem. Czy coś w tym stylu.
Ja się z tym nie zgadzam. To nie jest szukanie pomocy ani rozwiązania, robienie cyrków. Ja też mógłbym teraz wyjść przed lot, pokrzyczeć, jestem z wami i co to przyniesie? Co to da? No nic. To nic nie wnosi. Tylko wprowadza niepotrzebny chaos i całą resztę. Oj, tam powiem wam, że jakby tak wrócił, tak jak to kiedyś było, że był król, jeden by rządził, może to by jakoś u nas w tym kraju szło. To szkoda mówić. A panowie dalej dają czadu. Dają czadu i pękła mi ściana. Będę musiał złapać sąsiada, który jakby to jest jego mieszkanie, tylko go tam nie ma, bo on ma firmę zewnętrzną, ta firma remontuje. No oni tak wczoraj napieprzali, że mam normalnie za telewizorem taki szlaczek, gdzie się zobaczyłem. A jego tam nie było. Bo ja mam oko do takich rzeczy. Jak się tylko coś gdzieś mi uszczerbi czy coś, ja to od razu widzę. Więc to nie mogło pęknąć wcześniej. Poza tym na tej ścianie nigdy, dosłownie nigdy nie było żadnych pęknięć. Tu, obok, na tej tak. Bo jest włączenie płyt. I tu zawsze jest taki ślaczek. Mimo tego, że tam jest dobrze zagipsowane czy coś, nie. Po jakimś czasie to wychodzi. Ale na tamtej ścianie nigdy nie było. Tak samo na tej tutaj za mną też nigdy nie było. Więc jak takie rzeczy się tutaj dzieją, to jest jakby raczej jakiś czynnik zewnętrzny to powoduje, a nie, że struktura bloku. Tak jak właśnie tu, czy tak jak sufit, może wam kiedyś pokażę. Bo sufit jest, są dwie płyty i jest łączenie. I na tym łączeniu jest garb. Dosłownie garb. Więc tego garba trochę jest widać. Mimo tego, że tam jest położona siatka, zagipsowane, ładnie przytarte i w ogóle, to i tak niestety, ale to widać. Więc no taki blok, no nic nie zrobimy, ale te pęknięcie tutaj na tej ścianie musiało powstać wczoraj, bo jego na pewno nie było. Zwłaszcza, że ja często za telewizorem sprzątam i ja to wszystko widzę. Więc tak, to znaczy to nie jest mocno widoczne. Gdybym przybliżył wam kamerę, to byście tam nic nie zobaczyli. Ale ja to widziałem i wiem, że to tam jest i już mnie to drażni. Właśnie. A to nie o to tutaj chodzi. O, a tak w ogóle to nie wiem, czy wam kiedyś mówiłem o Allantoline Dermoline. To jest krem głęboko nawilżający. Mocznik Depantenol Allantoina. U mnie pieczenie skóry powoduje na twarzy ten krem. Naprawdę, szczypie mnie w twarz, więc poszedł do rąk. Na noc. Wczoraj w ogóle przed pracą byłem w Hebe i przy okazji w aptece. I kupiłem sobie Allantoine Dermoline, ale ten niebieski, mój ulubiony, ten lekki krem nawilżający. Dzisiaj go mam. Jakoś tam się nie świecę chyba jeszcze, bo to świecenie wyjdzie dopiero za godzinę, za półtorej. Ale ogólnie rzecz biorąc jest spoko. Mi na dzień się sprawdza. Na noc też, więc tak. Dobra, dopijam kawę. Za niedługo się szykuję, bo w ogóle zaraz idziemy z kuzynką do sklepu. Bo chcemy dzisiaj sobie na obiad zrobić taką sałatkę, jak ja ostatnio robiłem, czyli ten kurczak, wiecie, ser, oliwki i tak dalej. Będzie się działo. Także taki obiad się będzie szykował. No i mówię, potem wieczorem może jakieś małe świętowanie, bo jest co świętować. Więc tak, dobra, dopijam kawkę. No i postaram się, chociaż w minimalny sposób, cokolwiek wam dzisiaj nagrywać. No jak będzie kuzynka, no to wiecie, no nie będę z wami rozmawiać, no bo będę zajęty gościem. Ale chociaż jakieś przebitki czy cokolwiek, postaram się robić tak, żebyście ten vlog spędzali ze mną. Się łączę przy takim kiepskim w sumie świetle, ale tak, jak za bardzo rozsłonię tutaj, to świeci mi po oczach, a tak to jest trochę przyciemno, ale tak tylko na chwileczkę. Wróciliśmy z kuzynką przed chwilką do domu, bierzemy się za obiad, czyli za tą sałateczkę. Potem będziemy otwierać szampana, bo będziemy coś świętować. No i tak to. I dzień się zapowiada fajnie.